Cześć wam wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj 2 kwietnia. Wieje. Już na samym parkingu tutaj żółtym szlakiem będziemy iść na Mogielicę. Już na samym parkingu jest zapowiedź tego, co będzie się działo na górze, czyli będzie wiało. I to przypuszczam, że będzie wiało bardzo mocno. Nie wiem, czy wyjdziemy na szczyt, czy nie wyjdziemy na szczyt. Zobaczymy, bo to zależy od warunków. No, ubraliśmy się, staraliśmy się ubrać dość porządnie. Wziąłem buciory porządne, stóp tuty, no bo tam na pewno jest dużo śniegu. Pogoda, jak widać, piękna, poza wiatrem. W okolicach 3 stopni. To już tutaj nawet na dole widać, że śnieg jest, zobaczcie. Zabezpieczyłem kamerą taką gąbką, no wygląda to komicznie, no ale mam nadzieję, że troszkę przytłumi ten wiatr, który tutaj nam przeszkadzał. No i tyle, będziemy szli do góry. Zapraszam. Słuchajcie, kawka i jajeczko wielkanocne, czekoladowe, coś na wzmocnienie. Można powiedzieć, że zaczynamy trasę dróżką asfaltową. No ciekawe, ciekaw jestem, jak to będzie nagrywało z tą gąbką. Czy będzie wiatr, czy nie będzie, jak będzie słychać głos. O, tam ją mamy na górze. Widać, wiatr zapieprza. O, skończył się asfalt. Jakaś taka brukowana droga. Idziemy, jak widzicie, żółtym szlakiem. Idź, tamtędy, Janeczko, coś wam pokażę. A w lesie, patrz, jak to ładnie wygląda. A w lesie śnieżek. Patrzcie się. Super. Wiatr szumi. Ptaszki śpiewają. Zakładaliśmy jeszcze stóp tutów. Tam się nie chciało, bo to przygotuje nogę. No ale wzięliśmy ze sobą, pewnie trzeba będzie zabrać, założyć. No. Ładnie, nie? Tak wygląda droga, lekko ośnieżona. To szkoda, że trochę zaniedbane. Trochę śmieci, no. Ania postanowiła pójść przodem. Powolutku chyba już wchodzimy w taką część już nie zagospodarowaną, jakimiś domostwami, ogrodzeniami, chociaż widać ślady samochodów terenowych. No i tyle, pniemy się dalej.
No trasa na razie idzie bardzo delikatnie. Nie ma takiego od razu ostrego pięcia się do góry. Można się powolutku tak rozgrzać stopniowo, a nie od razu mieć bardzo duży wysiłek. I potem człowiekowi czasem aż może zabraknąć pary. O. Jesteśmy w zasadzie bardzo blisko początku trasy. Śniegu tutaj sporawo. No zobaczymy, co będzie wyżej. Nie zapowiadało się, że będzie taka ładna pogoda. Jak obserwowałem w domu kamery, to wichurzyska, śnieżyce. No ale zobaczymy, co będzie wyżej. No. Patrzcie się, jaki przyszedł wiatr momentalnie. Taki podmuch intensywny. No. W pobliżu strumyczek płynie trasy. Normalnie gdzieś jak w Tatrach. Tutaj chyba będziemy przekraczać teraz ten strumyk. No coś mi się... No. Aha. No piękna. Piękna pogoda, piękne okoliczności przyrody. Tam jest dalej jakaś strefa ochrony ujęcia wód powierzchniowych, czarny potok. Doszliśmy do takiej polanki, tu jest rozwidlenie dróg. Polaneczka. Tak troszkę spokojniej tutaj. A my idziemy tamtą stronę, tam jest szlak. Chyba nikt nie szedł tędy. Tak, słuchajcie. Przecieram szlaki. Wersja 3. Nikt nie szedł. Dzisiaj my z Anią tylko idziemy. No. Szlak. I w las. Słuchajcie, będziemy znowu przechodzić przez strumyczek. Bo... No i po strumyczku zaczynamy się spinać. Wygląda to jak jakieś korytko strumienia. Chcemy tam zobaczyć? Czy nie chcesz? Co tam syczy? No i powolutku będziemy pchnęli się do góry. Nastroje bojowe, Ania? Bojowe, co? Ojku. Wiatr tutaj zrzuca topniejący śnieg. W lecie też tutaj musi być bardzo przyjemnie. Musi rozłożyć kocyk, zrobić sobie pikniczek przy strumyku. Nieprawdaż? Herbatka, kawka, leżaczek czy jakiś materacyk. Przyjemnie. Słuchajcie, doszliśmy do wniosku za nią, że to jest jak na razie najładniejszy szlak, który biegnie na Mogilicę. Jakby ktoś nie wiedział, żółty.
będziemy chyba przecinać jakąś drogę. Tak. I do góry. No ale czym wyżej, tym bardziej czuć chłodny wiatr. Doszliśmy do następnej polany. Wiatr nie opuszcza. Patrzcie się tam. Ładnie drzewa ośnieżone. A my idziemy albo za tą górę, albo za tamtą górę. Się troszkę zapadamy. No. Jest. Tam podążamy. No ale tak z góry to się poukłada. Ania robi orła. Ale zimno. Zimno, zimno. Chodźmy stąd, bo nas przewieje. Daj warączkę. Dobra. Fajsko, no, no bo czuję. O. Widać. To była miednica. Miednica chyba. Tyłek. Tyłek Anny. Idziemy dalej. Dałem Ani kijki trekkingowe, bo zaczyna się troszkę strumień. Będzie się jej szło lżej. No. Stamtąd przyszliśmy. No. I idziemy do góry. Ania ostro pedałuje do góry. Idziemy teraz coraz stromiej do góry. Pod nogami lód. Już na przyszły sezon na pewno kupię takie raczki albo raki. No, jakieś małe takie, żeby się noga nie ślizgała. No, mniej więcej warczy się. Takie jest nachylenie terenu. Całkiem sporo. No. Na razie bez zmian. Pniemy się ostro do góry. Nawet jakiś strumyczek jest. No ale okoliczności przyrody. O, patrz jak tam ładnie słońce świeci. No ładnie słońce. No ładnie świeci. O. No pogoda nam się wspaniale udała. Prognozy nie były takie optymistyczne, no ale ja stwierdziłem już dawno, że mając jeden dzień wolny, no, półtorej godziny, człowiek może sobie zrobić piękny spacer, aniżeli siedzieć w domu
bezmyślnie pstrykać pilotem i tyle. No, słuchajcie, nie jest pięknie. Patrzcie. Patrzcie, jakie piękne słoneczko. Tutaj od tej strony jesteśmy osłonięci górą i drzewami, więc tak nie wieje. Pięknie. Słuchajcie, no, w lecie i na wiosnę tak by to nie wyglądało. Nie ma co. Zima rządzi. Trochę nas zasapało to podejście. Trochę posapiemy. Znowu będziemy przecinać jakąś drogę. To są te szlaki rowerowe. Aha. Ktoś tędy szedł. Są szlaki rowerowe i trasy narciarskie. A my znowu tam. Idziemy teraz takim tunelem na prawie na pół wyprostowanym. Już są ślady kogoś. Nie wiem, czy to osprzed pyśle godziny lekko zatarte, roztopione. Spodziewałem się szczerze, że będzie troszkę więcej śniegu. Ja nie ma, ale jest dobrze. Właśnie nie, właśnie dobrze, że nie ma więcej śniegu, bo nie męczymy się aż tak bardzo. Przeciskamy się. Załóż kapuzę. Gałęzie bardzo nisko. No i tak to wygląda, słuchajcie, na dole można powiedzieć piękna wiosna. Każdego z was piękne, przypuszczam, błękitne niebo, piękne widoki, a u nas zima. Doszliśmy do takiego finowego wypłaszczenia terenu. Takśmy się zastanawiali, czy to już koniec, czy nie, ale jeszcze nie, bo to by było za szybko. No warunki jak widzicie mamy takie. Słuchajcie, mamy małą przeszkodę na trasie.
zwalone drzewo. Musimy ominąć tędy. To mijamy. No. Czujemy się dobrze, Ania? Czujemy? Czujemy. Ania troszkę but wpięte obtarł. Musieliśmy przykleić taki plasterek. Ale Ania powiedziała, że dzielnie dojdzie. I pniemy się cały czas do góry. Prawda, Ania? Prawda. Ale las już jest rzadszy. Także zbliżamy się do szczytu na pewno. Sądzę, że jeszcze jakieś kilkaset metrów i wejdziemy znowu na Mogielicę, tym razem szlakiem żółtym. No. Wspaniale. Idziemy po śladach w dalszym ciągu. Pełną gębą. Tak, tu mamy rezerwat przyrody Mogielica. To znaczy, że już jesteśmy pod wierzchołkiem praktycznie. Bo to jest taki rezerwat, to jest taki niewielki obszar okalający tutaj szczyt. Więc już tutaj zostało naprawdę blisko. Gdzie ta moja żona? Idzie piechur. No, tu od rezerwatu już mamy praktycznie równy teren. Ja nie wiem, no. Myślałem, że się zmęczę trochę bardziej. Trasa była strasznie delikatna. No ale cóż, nie zawsze jest wyrypa. Ojku. Ciekaw jestem, czy ktoś będzie na szczycie, czy tylko nasza dwójka. No, wieje coraz bardziej. Chciałoby sobie chociaż siąść na chwilkę, napić herbaty, zjeść drugą bułkę, kawkę też mamy w termosie, coś słodkiego się napić. No jednak podstęp. Nie wchodziliśmy jeszcze na szczyt. Za tym wzniesieniem jest następne wzniesienie, no i no już tam mamy Mogielicę. Troszkę mniejszy wiatr. Nie zakładaliśmy stóp tutów, bo jak na razie nie okazało się to konieczne. A nawet jak nam buty przemokną, to mamy w samochodzie buty na przebranie, skarpety na przebranie, no bo to bez tego raczej nie bardzo. Raz wracałem, stwierdziłem, że nie biorę w tych trzewikach. Doznanie średnio przyjemne. Nie dość, że się ciężko prowadzi, to jeszcze w butach lupie mokro.
No ja jestem, powiem wam szczerze, zachwycony pogodą, okolicznościami. Tutaj cisza, spokój. Nie ma wiatru. Minimalny. Można oddychać pełną piersią. No słuchajcie, dochodzimy. To stamtąd szliśmy ostatnio podczas poprzedniego filmu. O, już ją mamy tutaj. No jak widzicie, słońce pięknie świeci. No i kogoś mamy na trasie. Śniegu dużo dalej. Jesteśmy na wysokości praktycznie daszka. Z reguły nawet głową się nie dosięga do tabliczki. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj wchodzić na wieżę. Ania może będzie chciała, coś mówiła. Mam wrażenie, że tutaj wygolili trochę drzewa. Trudno powiedzieć, kiedy one były obcinane. No i taki jest widok. Jesteśmy na wieży z Anią. Nie idziemy wyżej, bo oblodzone. Ja nie mam rękawiczek, dam Ani, więc nie będziemy szli. No, takie mamy widoki. Aż się widać, jak wiatr tutaj wiał. No. Widok dzisiaj jest piękny. Proszę? Nie, tam ktoś jest na górze. No i słuchajcie, wracamy. Zjedliśmy na szczycie bułeczkę, jajeczko czekoladowe wielkanocne. Napiliśmy się herbatki, kawki. Wyszliśmy na wieżę. I teraz szybkim krokiem wracamy. Zmarzliśmy trochę? Zmarzliśmy.
troszkę nas przewiało, jak zawsze. Chociaż trzeba przyznać, że pogoda i widoki na szczycie były jak dotąd najlepsze spośród wszystkich ostatnich wycieczek tutaj. No i z powrotem jesteśmy na żółtym szlaku i będziemy zbiegać na dół. Wracamy. To już tak zacisznie i nie wieje. Prawda? Zaba? Schodzimy. No już nie ma takiego pięknego słoneczka. Ślady już nasze w sumie. Gdzie nie gdzie bardziej, ale widać jednak. Śnieżek nazywiewało i lekko przysypane, no ale są oznaki działalności Ani. Raz, dwa, trzy i cztery. Prawda, Ania? Mhm. Ania, lubisz turchać kijem w ziemi. No, idziemy. Dół, no sądzę, że za jakieś 40-50, może góra godzina. Będziemy w samochodzie. Uwaga na gałęzie. Od tej strony teraz zaciszniej. Wcześniej troszkę wiało, jak szliśmy pod górę, ale teraz zaciszniej. No. Znowu się trzeba schylić. O. I lecimy. Widać, jak wiatr smagał tutaj. Ciekaw jestem, ile jest stopni. Jak myślisz? Ile będzie stopni? Nie wiadomo. Nie wiadomo to. Ojejku, gdzie słoneczko? Nie ma słoneczka. Słoneczko zaszło za chmureczkę. No cóż. Dobrze, że teraz, a nie wcześniej. Dobrze, że w ogóle było. No i schodzimy. Już powoli będziemy wychodzić z tego lasu takiego gęstszego. No i dochodzimy do polanki.
jest nasza wieża. Mam wrażenie, że wygolili trochę drzewa pod szczytem, żeby były lepsze widoki. A tutaj jakiś sadzik. Słuchajcie, teraz popatrzcie się, bo tutaj jest myk, jak ktoś nie popatrzy, że na drzewie mamy to. To pójdzie nie wiadomo gdzie. No. Droga jest jakaś rowerowa, motorowa, crossowa. Gdzieś by się doszło. Ale nas interesuje tutaj. Już słychać strumyk. Ten, który wcześniej przechodziliśmy. Być może ta droga górą skręca tutaj i zjeżdża. Trudno powiedzieć, no ale nie zmienia to faktu, żeby no patrzeć. Patrzeć, gdzie mamy. Już tak. Ja tutaj idę zobaczyć, co nam tak szumi. Szumi nam piękny strumyczek. No i wracamy na drogę. Idziemy jakimś korytkiem, tak jak wcześniej. Tum, 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 tum. Tu. Już jesteśmy na drodze. Zostało nam jakieś, przypuszczam, kilkaset metrów spaceru delikatnego w dół. No i będziemy kończyć. Jak widzicie, słoneczko nam znowu tutaj pięknie przyświeca. Teraz mi znowu troszkę jest za ciepło, bo wcześniej jak mi podchodziliśmy, to musiałem się ubrać, bo jednak wiatr zimny wywiewał ciepło. Jeszcze pokażę wam ciekawostkę. Jak nisko dzięcioł wygrzebał, w zasadzie wydziobał dziuplę. Tutaj też wcześniej musiał. Słuchajcie, dochodzimy do miejsca, gdzie mamy zostawiony samochód. Bo parkingiem raczej tego nazwać nie można. No i kończymy na dzisiaj. Fura stoi. Stoi fura. No. Już raczej słoneczko po tej stronie zaszło. Przynajmniej za chmurki. Może jeszcze wyjdzie. No. Moglibyśmy tu za nią mieszkać? Czy ja bym tu mógł tylko mieszkać? Ty byś nie chciała? Nie. Nie chciałabyś. Ja bym mógł mieszkać, a nie mogłaby mieszkać u siebie.
to jak kawa. Jeszcze letnia, nie już jest ciepło, ale już jest letnia. Kończymy. Kończymy na dzisiaj. Przebrałem sobie buty. Przebrałem sobie skarpetki. Nie to, żebym jakoś przemokły, ale w trepach, wiecie, no, w trepach się strasznie marnie. Będzie wracać samochodem. Zauważyłem, że mi lewy but lekko pęka już przy podeszwie. Skóra pęka. Trzeba będzie pomyśleć niedługo o wymianie. No ale w sumie już kilka lat służą dzielnie. No. Bardzo ładny szlak, słuchajcie. Bardzo ładna trasa. Nawet nie przypuszczałem, że będzie tak ładnie wzdłuż strumyka. Powolutku się wspinał. Nie było takiego mordowania się od razu na początku, bo to zawsze człowieka mocno wypompuje, jak jest od razu strome podejście do góry. A było tak bardzo delikatnie. No, słońce nam bardzo ładnie świeciło, pogoda się udała. Prognozy sprawdzałem, miało być pochmurno, jakieś przejaśnienia. Wczoraj jeszcze, przyznam się szczerze, przypuszczałem, że będzie w ogóle śnieg sypał, ale nic z tych rzeczy. Było świetnie. No i tyle. Tłumy wam muszę powiedzieć, na szlaku były, znaczy na szlaku, na szczycie. Na szczycie spotkaliśmy całe 2, 4, 8, około 10 osób. Także szał. Widać, że święta. Tak to jedna, dwie osoby to jest wszystko. No. Dopiję sobie kawkę, Ania nie chciała. No i będziemy powoli wracać. Sprawdzę, która godzina. Słuchajcie, jest 5 po 5. 5 po 5, jak jeszcze widać jasno, więc z dużym zapasem myśmy sobie zeszli. No i tyle. W zasadzie jest, słuchajcie, no kończą mi się już szlaki na Mogilicę. Jeszcze tam jakiś został jeden czy dwa rowerowe, czy jakieś kurcze historyczne. A tak to już te klasyczne szlaki mi się skończyły. Nie wiem, gdzie będę teraz chodził. Chyba wokół domu. No. Dzięki piękne. Mam nadzieję, że się nie będziecie nudzić, jak będziecie to oglądać. Chociaż to tak ciężko tak jest pokazać. Jeszcze przy okazji coś mówiąc, bo to człowiek dyszy, sapie, to też tak nic szczególnego. Żadne przyjemne pewnie doznania dla oglądającego, jak słuchajcie, no tu pięknie, tam pięknie, tu stromo. A że też tak staram się niezbyt dużo mówić. Teraz jest chwila czasu, można coś powiedzieć. No, najlepszego. Do następnego.